Szaberplac to tytuł wystawy Pawła Warchoła zaprezentowanej w Miejskiej Galerii Sztuki MM w Chorzowie. Artysta ukończył krakowską ASP, Wydział Grafiki w Katowicach. W 1984 roku uzyskał dyplom z grafiki książkowej. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką wydawniczą i plakatem oraz fotografiką. Potrafi realizować swoje wizje w klasycznej technice rysunku tuszem, tradycyjnym malarstwie olejnym, a jednocześnie operować najnowocześniejszym cyfrowym sprzętem fotograficznym i komputerowym. Szaberplac, po pierwsze, tytuł jest dobry, jak to mój kolega stwierdził, bo na Szaberplac się szło zawsze z pieniędzmi. A drugie, ponieważ Szaberplac mi się kojarzył, ta krakowska tandeta, tylko Śląsk ma ładniejszą nazwę, chociaż kojarzy się z tym, co się działo po II wojnie, dlatego też, ale zawsze był to targ różności, gdzie można było kupić i cyferblaty, i zegarki, i lodówkę, i pralkę. I tu też właściwie po raz pierwszy z reguły moje wystawy indywidualne tworzyły jakiś monolit pod względem technicznym. Były to albo rysunki, albo malarstwo, a tutaj po prostu są wymieszane i grafika, i malarstwo. I z jednej strony tematyka poważniejsza, a z drugiej strony luźniejsza. Także taki, wydawało mi się, że ten klimat Szaberplacu w pewnym sensie przenoszę na to miejsce. Zresztą uwielbialiśmy Szaberplac w Katowicach jeszcze w czasie studiów. To był punkt obowiązkowy, chociażby ze względu na te wartości wizualne, co się tam działo i nastrój. Urodzony w Oświęcimiu artysta brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych oraz jest autorem ponad 50 wystaw indywidualnych. Tu są pokazywane w znacznej części prace, które po raz pierwszy pokazuję na Śląsku. To są obrazy olejne oraz najnowsze prace, szablony, no i część rysunków. Moja twórczość z natury rzeczy, że operuję, z tego czego najbardziej znany jestem, no to rysunek, operuję tuszem, no to te prace częściowo są już z racji techniki dosyć takie smutne, a oprócz tego podejmowałem też dosyć trudne tematy, jak związane z obozem Auschwitz, tematy religijne, Droga Krzyżowa, ale tutaj pokazuję właśnie taką jak częściej radośniejsze moje oblicze, bo z reguły jestem raczej człowiekiem pogodnym. Oprócz tego są prace najnowsze, które są wykonywane na zasadzie szablonu. Są to akurat tutaj prezentowane. Większość biletów oczywiście jest to przetworzona graficzne. Miałem jakieś tam w kolekcjach starsze, mniejsze. Mówię, dlaczego to nie przetransponować, przeskalować na duży format, bo to się zupełnie inaczej odbiera. Nie? Jest to całkowita premiera, ponieważ nigdy na wystawie indywidualnej jej nie pokazywałem i zaczynam też jakąś taką nową drogę twórczą, no, zupełnie nowe poszukiwania. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale do tej pory miałem szczęście zawsze. Coś, co robiłem, okazywało się, że miało głębszy sens, nie tylko znaczenie miało dla mnie, ale też dla odbiorców. Wystawę Pawła Warchoła można oglądać w Galerii MM do 30 stycznia.